Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na ostatnim w tym roku seminarium naukowym w Żydowskim Instytucie Historycznym. Dzisiaj naszą gościnią będzie dr Justyna Koszarska-Szulc, badaczka literatury, która w 2022, czyli w tym roku, obroniła doktorat zatytułowany Wierny własnemu rozdarciu. Problematyka tożsamości w twórczości Artura Sandauera. Justyna Koszarska-Szulc jest stypendystką The Rothschild Foundation i Memorial Foundation for Jewish Culture za lata 2020-2021. Pracuje jako kuratorka wystaw w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie wspólnie z dr Natalią Romik była kuratorką wystawy pod tytułem Obcy w domu wokół marca 1968. W latach 2009-2014 pracowała w zespole kuratorskim przygotowującą wystawę stałą Muzeum POLIN, a dzisiaj będziemy mieli przyjemność wysłuchać jej wykładu pod tytułem Osobowość pęknięta, Artur Sandauer, zmagania z żydowską tożsamością w świetle polskiego antysemityzmu. Zanim jeszcze oddam Justynie głos, chcę tylko przypomnieć, że przez całe spotkanie macie Państwo możliwość zadawania pytań za pomocą opcji czatu, więc zachęcam, jeżeli w trakcie wykładu pojawią się już jakieś pytania, do ich przesyłania do nas. Później będzie czas na odpowiedzi i na dyskusję, a tymczasem oddaję głos dr Justynie Koszarskiej-Szulc. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim bardzo dziękuję po pierwsze za obecność, za przybycie, za zainteresowanie tematem. Dziękuję Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu za to, że uznał ten temat za interesujący i zechciał przypomnieć postać Artura Sandauera też za pomocą mojej dzisiejszej prezentacji. Cieszę się, że możemy to zrobić, bo jak być może Państwu wiadomo, postać Sandauera po 1989 roku, kiedy zmarł, właściwie popadła w zapomnienie. Niewiele jest prac na jego temat, niewiele publikacji, zwłaszcza po tym okresie po 1989 roku, a na pewno jego postać zasługuje na to, żeby go przypomnieć, żeby zainteresować się jego spuścizną. I szczególnie cieszę się, że możemy o tym opowiedzieć właśnie tutaj w Żydowskim Instytucie Historycznym, który był drogi Sandauerowi. On tutaj przychodził na konsultacje naukowe, na przykład do Bernarda Marka, ówczesnego dyrektora ŻIH-u w latach 60. Tutaj wygłaszał swoje odczyty. Kilka z nich zachowało się w prywatnym archiwum pisarza, krytyka. Także myślę, że możemy już teraz przejść do naszej prezentacji, żeby nie tracić czasu, żeby też zostawić Państwu przestrzeń na pytania. Dziękuję bardzo za udostępnienie. Osobowość pęknięta. Artura Sandauera, zmagania z tożsamością w świetle polskiego antysemityzmu. Pokrótce opowiem, co kryje się pod tym tytułem, a zaraz zobaczymy to bardziej szczegółowo w toku dalszej prezentacji. Przede wszystkim zwracam uwagę na zamierzenie dzisiejszego wykładu, jakim jest opowieść o hybrydycznej, zlepkowej, polsko-żydowskiej tożsamości krytyka Artura Sandauera. Analizując jego wielogatunkową twórczość, i to zarówno prace krytyczno-literackie, jego rozważania z dziedziny estetyki, z dziedziny literaturoznawstwa, wybrane tłumaczenia, ale też prozę, publicystykę, a nawet reportaże, które też znajdują się w jego dorobku, oraz co ciekawe, mało znaną młodzieńczą poezję krytyka oraz listy, które do niego pisano, a udało mi się do nich dotrzeć, przyjrzałam się metamorfozom tej koncepcji tożsamości na przestrzeni lat, koncepcji, którą jesteśmy w stanie odtworzyć na podstawie właśnie tej różnogatunkowej twórczości. To, co pozwoliło mi na takie uspójnienie tak różnego materiału badawczego, było przekonanie, czy jakby zauważenie faktu, że cała ta wielogatunkowa twórczość Sandauera jest przeniknięta bardzo silnie zamanifestowaną postawą autobiograficzną. Zauważył to już w latach 70. Tomasz Burek, literaturoznawca, krytyk literacki, który w takim tekście Szkoła mitologiczna Artura Sandauera napisał, że krytyk z badania cudzych dzieł
uczynił metodę wyrażania samego siebie. Ja pozwalam sobie rozszerzyć tę obserwację na właściwie całą twórczość Sandauera jako manifestację, czy próbę odpowiedzi na to, kim jestem, na manifestację samookreślenia wobec kolejnych kryzysów tożsamościowych. I tu dochodzimy do drugiego komponentu mojego tytułu i zaraz przejdziemy do dalszej prezentacji, mianowicie do kwestii antysemityzmu. Otóż okazuje się, że Sandauer był zmuszony do redefinicji różnych koncepcji tożsamości, samookreślenia właśnie w wyniku wydarzeń historycznych związanych z kolejnymi falami antysemityzmu. I oczywiście kluczową cezurą będzie tu zagłada, o tym za chwilę. Na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania te kolejne wydarzenia historyczne, które doprowadzały go do konieczności redefinicji samookreślenia, nazwałam kryzysami. Będziemy tutaj stopniowo przechodzić przez kolejne kryzysy, które roboczo ponumerowałam, zaraz to Państwo zobaczycie, i w ten sposób będziemy mogli zobaczyć też na podstawie materiałów źródłowych, do których dotarłam, będziemy mogli zobaczyć, jak te kolejne wydarzenia istotne w życiorysie krytyka wpływały na to, kim się czuł, kim się definiował, ale też czasami jak pisał o innych twórcach. Teraz możemy przejść dalej. Jeszcze krótkie uwagi metodologiczne, które nam pozwolą płynniej przejść przez kolejną część tej prezentacji. Tożsamość, to już może Państwo zdołali wyczytać z tego, co powiedziałam do tej pory. Tożsamość rozumiem tu na sposób nowoczesny, nie jako coś danego, ale jako pewien projekt, jako refleksję jednostki nad samą sobą. W związku z tym tożsamość ma charakter biograficzny, a układana może być w toku wypowiedzi autobiograficznych. Taka zebkowa tożsamość szczególnie jest podatna na konieczność definiowania i jest szczególnie trudnym projektem dla jednostki. Materiałem służącym tworzeniu tej opowieści autobiograficznej jest doświadczenie, no ale jak zaraz zobaczymy, to doświadczenie może być dobierane według różnego klucza i różnej interpretacji w zależności od tego, w jakich realiach historycznych będzie się znajdować jednostka. Tu warto zwrócić uwagę, że Sandauer dorastał na wielokulturowym pograniczu, co miało zasadniczy wpływ na to, jak definiował siebie. On urodził się w 1913 roku w Samborze, to jest niewielkie miasteczko, wtedy jeszcze w Galicji, bo jak wiemy, 1913 rok to jest moment, gdy za chwilę rozpadnie się Imperium Austro-Węgierskie, a całe terytorium dawnej Galicji i Lodomerii przejdzie do nowo powstającego państwa polskiego w roku 1918, czyli cała młodość Sandauera, całe jego świadome życie młodzieńcze przypada na ten okres międzywojenny. A jednocześnie on wielokrotnie w swoich tekstach, zwłaszcza w zapiskach z Martwego Miasta, takiej autobiografii, parabiografii, jak ją określił, rzeczy nie do końca czytelnej gatunkowo, on tam wielokrotnie podkreślał, że to wielokulturowe pogranicze, wielojęzyczność, obecność różnych grup etnicznych, które wchodziły też w tarcia między sobą, wyznaczała to, kim on się definiował, i ten Sambor był dla niego bardzo istotny. W tle widzimy pocztówkę z 1906 roku, tak, przedstawiającą rynek w Samborze. Przy czym, jak Państwo wiecie, Sambor dzisiaj leży w zachodniej Ukrainie, to jest miejscowość niedaleko Drohobycza. Też to sąsiedztwo pozwoliło Sandauerowi na blisko przyjaźń z Brunonem Schulzem, którego często odwiedzał po prostu dojeżdżając na rowerze do swojego mentora, pisarza. I Sambor był w bezpośredniej, jakby znajdował się w bezpośrednim oddziaływaniu kulturowym Lwowa. Więc to też jest istotne i właśnie Lwów jest tym miejscem, gdzie Sandauer ukończył studia na filologii klasycznej w 1936 roku, co też jest istotne, bo wiemy, że ta połowa lat 30. to jest duże nasilenie antysemityzmu. I przechodzimy dalej. Powiem krótko też o materiale badawczym. Już trochę o tym powiedziałam, więc naprawdę krótko jeszcze takie podsumowanie. Materiał badawczy, który
był źródłem rozważań dotyczących Sandauera w moim doktoracie i w moich pracach na temat tej postaci, to była przede wszystkim prywatne archiwum krytyka, które zostało zdeponowane przez jego syna w 2009 roku w Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie. I tutaj szczególnie istotne, niebadane dotąd materiały, Brulion, materiały szkicowe, inedita, poezja młodzieńcza, kilkanaście utworów, też właściwie dotąd niepublikowanych, tylko dwa razy bardzo zdawkowo, i listy, które wysyłali do Sandauera przyjaciele, znajomi, inni twórcy i myśliciele. Drugi zbiór archiwalny, na który się powołuje, to kwerenda w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj szczególnie materiały od 1956 roku mniej więcej i całe lata 60., kiedy zaraz się dowiemy o tym szczegółowie, i krytyk był mocno inwigilowany. Kwerenda w prasie polskiej od lat 30., no właściwie do 1989 roku, czyli do śmierci krytyka, no i całość opublikowanej twórczości, przy czym tu należy zaznaczyć, Państwo na pewno to też wiecie, że Sandauer był wielojęzyczny, znał co najmniej 10 języków, tłumaczył z wielu języków, w tym z języków klasycznych, w związku z tym ja też od razu muszę to zaznaczyć, nie miałam takich kompetencji językowych, żeby móc bardzo wnikliwie zbadać tłumaczenia, w związku z tym one w bardzo niewielkim stopniu stały się materiałem badawczym w mojej pracy. I przechodzimy już do właściwej materii dzisiejszej opowieści. Postanowiłam skupić się, tak jak Państwu mówiłam, na tych kryzysach tożsamości, ale też było dla mnie istotne, żeby powiedzieć o, skoro jesteśmy w Instytucie Historycznym, gdzie prym wiodą badania historyczne, właśnie żeby powiedzieć o materiałach źródłowych, które przebadałam. W związku z tym każdy z tych kryzysów staram się zilustrować jakimś materiałem źródłowym, który stał się przyczynkiem do rozważań na temat tych metamorfoz tożsamości u Sandauera. Tu akurat widzimy cytat z zapisków z Martwego Miasta. To jest ta autobiografia, parabiografia Sandauera, o której wspominałam, wydana w 1963 roku, ale tak naprawdę on rozpoczął pisanie tego tekstu już w 1947 roku, kiedy przebywał na stypendium w Paryżu. O tym zaraz sobie powiemy więcej. I warto zwrócić uwagę na to, co on pisze na temat asymilacji, bo jak się okazuje, te zmagania z tożsamością, o których tutaj mówimy, wynikały przede wszystkim z tego, czym była dla niego asymilacja, z ambiwalencji asymilacji, która powodowała wyobcowanie. Pisze Sandauer: miałem dzieciństwo wyjątkowo łatwe. Nigdy nie odczuwałem potrzeby, aby buntować się przeciw konserwatyzmowi rodziców. Nie zastałem żadnych bram do wyważania, wszystkie były już otwarte. Ani przesądów do przezwyciężania, wszystkie były już obalone. Wysiłek wyzwolenia się z żydowskiego średniowiecza podjął za mnie mój ojciec, za mnie uciekał jako wyrostek z domu. Proces europeizacji dokonał się więc jeszcze przed moim przyjściem na świat. Urodziłem się w domu już polskim, już socjalistycznym i ateistycznym. Jeżeli odnieść to do szerszego kontekstu pokolenia Sandauera, jak mówiłam, urodził się w 1913 roku, zwłaszcza tego pokolenia Żydów, którzy wchodzili w dorosłe życie w okresie międzywojennym, to zobaczymy, że tak naprawdę Sandauer był równolatkiem tej młodzieży, która nadsyłała swoje autobiografie na konkursy organizowane przez IWO. I Sandauer był przedstawicielem tego pokolenia i także w tym, jak widział siebie jako osobę, która nie do końca może zgłosić akces do którejkolwiek z opcji politycznych czy do którejkolwiek z grup społecznych, ale też etnicznych, jak się zaraz dowiemy, to powodowało, że on znajdował się w takim rozdźwięku, że znajdował się w pewnym kryzysie. I tu jeszcze tylko powiem, że skoro mowa o rodzicach Sandauera, to na zdjęciu, które tutaj wkleiłam, widzimy u dołu matkę Artura Sandauera, Bertę Sandauer, a pan z długimi wąsami to jest jego ojciec Adolf Sandauer. Powiem jeszcze na marginesie, że Berta Sandauer wraz z córką i właśnie z synem przeżyli wojnę w ukryciu,
O tym też będzie chwila, żeby jeszcze powiedzieć. Natomiast Adolf Sandauer zginął w obozie janowskim we Lwowie. I jeżeli chodzi o to wyobcowanie właśnie, to tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, w jaki sposób szczególnie Zygmunt Bauman, ale też Jacques Derrida w książce Jednojęzyczność obcego, czyli proteza oryginalna, piszą o tym, co znaczyło być Żydem asymilującym się. I wydaje się, że u Sandauera właśnie takie rozumienie, jakie oni proponują, jest bardzo odczuwalne zarówno tutaj, jak i w następnym tekście, do którego zaraz przejdziemy. Mianowicie Bauman, zwłaszcza w swoich dwóch książkach, Wieloznaczność nowoczesna, a później w książce Nowoczesność i zagłada, podkreślał, że mechanizmy rugowania wieloznaczności w imię eliminowania chaosu najłatwiej zaobserwować właśnie na wschodnioeuropejskim pograniczu. I tu mamy choćby sam Tambor, które to niemieckim Żydom zwłaszcza służyło do stworzenia specyficznej wykładni tego, czym powinna być asymilacja. I to też prowadziło, jak Państwo dobrze wiecie, do takiego napiętnowania Ostjuden przez zachodnich Żydów. Z kolei Urszula Górska w książce W poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej przypadek bohatera galicyjskiego pisze, że obraz Galicji jako ziemi przeklętej był dodatkowo wzbogacany przez jej egzotykę, i podobne postrzeganie tego regionu silnie wpłynęło na wzorce asymilacji, które przychodziły z Zachodu. I właśnie te wzorce, jak tu czytamy w zacytowanym fragmencie, wzorce płynące z Zachodu starali się przyswoić rodzice Sandauera. To powodowało, że osoby urodzone już w takich zasymilowanych rodzinach, co też wspaniale podkreśla Anna Landau-Czajka w swojej książce Syn będzie Lech, właśnie o asymilacji Żydów w okresie międzywojennym, takie osoby czuły się w pewnym sensie wydziedziczone z tradycji. Na to zwraca uwagę Derrida w eseju o jednojęzyczności. Pisze, osoba jednojęzyczna może władać wieloma językami, ale to brak tego języka ojczystego, w którym od wieku przekazywana była tradycja właściwa grupie społecznej, z której się wywodzi, stanowi o konieczności dokonania wyboru. On pisze wyraźnie o wywłaszczeniu z tradycji żydowskiej i pisze też w swoim kontekście o wywłaszczeniu z tej tradycji, bo też urodził się w zasymilowanej rodzinie tylko Żydów sefardyjskich. I pisze o zerwaniu z tradycją, które dokonuje się także poprzez język właśnie w pokoleniu rodziców. I to powoduje, że Żydzi jakby dziedziczą w pewnym sensie wykorzenienie, niedostępność dziejów, jakąś amnezję, niemożność odczytania swojej spuścizny. I wszystko to wyzwala z jednej strony taki popęd genealogiczny, który możemy obserwować i współcześnie, ale też kompulsywne dążenie do anamnezy, jakąś destrukcyjną miłość do zakazu. I zobaczymy, że ta miłość do zakazu, do pouczania, do wytykania błędów, ustanawiania bardzo wyraźnych i kategorycznych granic tego, co w języku, czy w przypadku Sandauera jeszcze w literaturze wolno, a co jest niedozwolone, to są cechy Sandauera krytyka. I wracając jeszcze do tej młodości na wielokulturowym pograniczu, tutaj cytuję fragment utworu młodzieńczego Sandauera, Walka Jakuba z Bogiem z 1935 roku. To jest tylko fragment dłuższego utworu, który ma bardzo taką regularną strukturę sylabotoniczną, kształt sonetu, opowiada właśnie o tym, jak Jakub walczy z Bogiem, przy czym Bóg jest tutaj rozumiany szeroko po prostu jako tradycja żydowska i wydaje się, że to odosobnienie, to wydziedziczenie z tradycji i brak pomysłu na to, w którą drogę należałoby pójść dalej, zostały tu wyrażone, pisze Sandauer. I tak zawołał Jakub przez ogromną pustać, kiedy pozostał słaby, bezbronny i sam. O, kto raz walczyć zaczął, nie może już ustać, lecz gdym Boga pokonał, z kimże walczyć mam? I w ciszy nieobjętej płaszczyzny stepowej z wielką rozpaczą rozległ się szloch Jakubowy. Oczywiście nie sądzę, by sam Artur Sandauer był zachwycony faktem, że cytujemy jego młodzieńczą poezję. Oczywiście robimy to w szczytnym celu dokumentalistyczno-naukowym, natomiast on był bardzo niezadowolony z tych swoich utworów. Rzeczywiście nie wszystkie są wybitne, możemy powiedzieć z dzisiejszego punktu widzenia, no ale też jest to twórczość młodzieńcza, więc ma prawo do pewnych niedociągnięć, czy jakby może zbyt prostej metaforyki. To, co nas tutaj interesuje, to jest wyrażenie tego doświadczenia wydziedziczenia, braku punktu zaczepienia i to jest właśnie
poetyckie wyrażenie tego, co napisał Sandauer w Zapiskach z Martwego Miasta, tego, że on już zastał wszystkie drzwi otwarte, że jego rodzice już się zasymilowali, że on nie widział, dokąd miałby się udać ze swoją tożsamością, gdzie ją zdeponować. Postanowił więc zasymilować się w całości, co stało się niemożliwe i zaraz o tym też powiemy. W tle widzimy fotografię, to jest plac Targowica w Samborze, przy którym mieszkała rodzina Sandauerów. I jak Sandauer podkreślał w swojej autobiografii, co jest też bardzo ciekawe i tak naprawdę dopiero kiedy przygotowywałam tę prezentację, to do mnie dotarło z całą świadomością i z całym bagażem znaczeń, który za tym idzie. On wielokrotnie podkreślał, że ten plac Targowica nie był częścią Blichu, czyli dzielnicy żydowskiej, takiej no i biednej, jak to w sztetlach w czasie międzywojennym, nieskanalizowanej. On nazywał Blich kloaką całego miasta, bo mówił, że tutaj wszystkie nieczystości spływały tą rzeką Młynówką, którą tutaj widzimy na tym slajdzie, spływały tą rzeką właśnie do Blichu, który nie był skanalizowany i później dalej. I on się brzydził, zwłaszcza w młodości, brzydził się tą żydowską dzielnicą i starał się od niej odseparować. A jednocześnie właśnie w opisie tej fotografii znalazłam informację, że Targowica to jest właśnie część Blichu, o czym Sandauer nigdy nie powiedział. I później, kiedy nastąpiła gettoizacja w Samborze, to właściwie Sandauerowie nie musieli się wyprowadzać na początku, bo ta część z Targowicą od razu została włączona do getta. Oni przeprowadzili się dopiero później po tych pierwszych akcjach wysiedleńczych, natomiast wcześniej cały czas mieszkali w swoim mieszkaniu, co też jest charakterystyczne i interesujące, jak Sandauer próbował się od tej swojej przynależności do żydowskiego getta w okresie międzywojennym odżegnywać. I przechodzimy dalej w naszej prezentacji. Mamy kolejny kryzys. Ja to będę oczywiście wszystko rysowała bardzo szkicowo i grubo, dlatego że nie mamy czasu, by tutaj opowiedzieć całą biografię Sandauera z tymi złożonymi rozważaniami też filozoficznymi tak naprawdę, które stoją za różnymi kwestiami do namierzenia w jego tekstach. Ja tutaj robię to na razie tak bardzo przyczynkarsko, ale myślę, że pewne kwestie, które też Państwa zainteresują, jak najbardziej mogą wyjść w trakcie dyskusji. Fragment dokumentu, który tu widzimy, to jest maszynopis. Maszynopis powstały najprawdopodobniej w 1947 roku, w czasie gdy Sandauer przebywał na stypendium Ministerstwa Kultury w Paryżu. To jest część pamiętników Mieczysława Rozencwajga, takiego alter ego, swoistego sobowtóra, którego stworzył Sandauer i którego pamiętnik został później pomieszczony w Zapiskach z Martwego Miasta. Ten pamiętnik zaczął powstawać w 1947 roku. Tak naprawdę, kiedy Sandauer znalazł się w Paryżu, miał za zadanie i miał taką umowę wydawniczą na to, napisać swoje wspomnienia jako żołnierza Armii Czerwonej. Ale że on niespecjalnie w tej Armii Czerwonej walczył i ten jego akces to już był 44 rok, tak naprawdę moment wyzwolenia, kiedy on wychodzi z ukrycia i po prostu przywdziewa mundur na krótko, ale też niespecjalnie brał udział w walkach, bo odesłano go do takiej pracy reporterskiej, dziennikarskiej. No to on wkrótce doszedł do wniosku, że on nie ma o czym pisać i kiedy zaczął w ogóle myśleć o tym, co ma napisać, to zaczęły mu wychodzić właśnie te pamiętniki Mieczysława Rozencwajga. Umowę zerwał, pieniędzy nie przyjął i ostatecznie te zapiski pozostały w szufladzie. Wrócił do nich dopiero w 1963 roku, kiedy już wydawał tę książkę. I w archiwum Sandauera znajduje się maszynopis właśnie pierwszej wersji opowiadania, które później pod tytułem Patriota numer 2 weszło właśnie do zapisków z lat 60. I to jest bardzo ciekawe, kiedy porówna się tę wersję opublikowaną z tą, którą znajdujemy w maszynopisie, bo jest tam wiele różnic, a ja postanowiłam tutaj skupić się na jednej, która też może była kluczowa dla kształtowania się tożsamości Sandauera. Mianowicie, kiedy porównujemy dwa fragmenty tego opowiadania, końcowe już,
opowiadania bez tytułu, bo tak się ono nazywa w maszynopisie, w wersji opublikowanej Patriota numer 2, znajdujemy bezpośrednie odniesienie do mitu Żydokomuny. Całe to opowiadanie to jest historia Mieczysława Rosenzweiga, czyli właśnie tego alter ego autora, który po wejściu Sowietów do miasteczka, zakładamy, że do Sambora właśnie, zostaje wrobiony w rolę takiego przykładowego patrioty. Po prostu propagandowa prasa zakłada, że on na pewno jest zwolennikiem komunizmu, bo przecież jest Żydem, w związku z tym wymyśla list, który zostaje opublikowany właśnie w prasie i podpisuje go nazwiskiem Mieczysława Izraelowicza Rosenzweiga i ten list to jest list Lizusa nowej władzy. No i Rosenzweig idzie, widzi to w gazecie, wie, że nie on napisał, idzie wyjaśnić tę sprawę z reporterem, który to opublikował, z dziennikarzem i tam nagle zostaje wrobiony w takie spotkanie z kołem gospodyń wiejskich, musi szybko coś odczytać, nie ma innego wyboru i zaczyna odczytywać własny list. Ten, który oczywiście nie jest jego listem, tylko ten, w który został wrobiony. Przy okazji okazuje się, że na to spotkanie przyszła też jego miłość, Stasia, córka nauczyciela antysemity i sama też antysemicko usposobiona, ale też jednocześnie jest to obiekt westchnień młodego Rosenzweiga. No i po tym jak odczytał ten list, wraca do domu i pisze, znaczy i czytamy w opowiadaniu, co się z nim dzieje. Po raz pierwszy od wielu miesięcy oglądałem swoje oblicze w stanie naturalnym, jakże podobny do owego oglądanego tylekroć w pismach, na murach domów i ścianach klozetów straszydła. Oto obwisłe wargi znamionujące lubieżność, symbol tchórzostwa, cofnięty podbródek, krogulczy nos, zdradzający nie wiem już okrucieństwo czy chciwość. Oto jakim mnie widzą Stasia, czyli ta ukochana, Słotwicki, czyli jej ojciec. Oto kim byłem na dzisiejszym zebraniu. Wcieleniem mafii sprzysiężonej na zagładę świata, a zwłaszcza polskości. Ale w wersji nieopublikowanej czytamy, że był nie wcieleniem mafii, ale wcieleniem sprzysiężonej na zagładę świata, a zwłaszcza polskości Żydokomuny. I to jest ciekawe, że w latach 60. Sandauer usunął tę Żydokomunę i zamienił na mafię, która oczywiście niesie już zgoła inne znaczenia. To jest też ciekawe, że Rosenzweig przed lustrem dokonuje tego, co tu jeszcze możemy przeczytać w dole maszynopisu, a mianowicie podniósłszy rękę i wciąż przyglądając się swemu odbiciu w lustrze, spoliczkowałem swą twarz dwukrotnie. Rosenzweig wciela więc przed lustrem idiosynkrazję, w sensie w jakim definiują ją Adorno i Horkheimer, piszą w eseju Żywioły antysemityzmu. Idiosynkrazja to stan, w którym poszczególne organy wymykają się panowaniu podmiotu, spontanicznie idą za głosem fundamentalnych bodźców biologicznych, czyli za głosem tego, co nowoczesna kultura, począwszy od oświecenia, starała się stłumić i ucywilizować, bo tak próbowano ucywilizować samych Żydów, zmuszając ich do nakładania masek asymilatorów. Niezdyscyplinowana mimika, piszą Adorno i Horkheimer, jest piętnem dawnych form panowania wyciśniętym na żywej substancji poddanych i mocą nieświadomego procesu naśladowania we wczesnym dzieciństwie przenoszona z pokolenia na pokolenie, z Żyda handlującego starzyzną na bankiera. Czyli mamy tutaj ten motyw Żydokomuny, który w okresie okupacji radzieckiej wydawał się silnie wpływać na to, jak wyglądało samopoczucie Sandauera i skoro jeszcze w 1947 roku tkwiła w nim zadra związana z tym oskarżeniem, to znaczy, że jak najbardziej miało to znamiona takiego kryzysu tożsamościowego. I przechodzimy dalej. Tutaj jest kolejny dokument, który dotyczy okresu zagłady. Już okresu, znaczy także okresu okupacji, ale już okresu zagłady. Mianowicie w prywatnym archiwum Krytyka odnalazłam dokument, taki maszynopis zapisany po włosku. Jest to najprawdopodobniej, jak wynika z korespondencji, którą prowadził w tym czasie Sandauer, tekst wygłoszony na konferencji w Turynie w 1983 roku, kiedy Sandauer opowiedział jedyny raz bezpośrednio w pierwszej osobie, nie kryjąc się za postacią literacką, o swoim doświadczeniu pracy dla Judenratu w Samborze.
Ja może już pominę te kwestie dotyczące tego, jak wyglądało przyjście Niemców do Sambora, trochę pisze o tym Sandauer, natomiast co jest ciekawe, w tych dokumentach znaczy w utworach literackich, którymi dysponujemy, w których on zapisał to doświadczenie autobiograficzne, mamy lukę w narracji między końcem czerwca 1941 roku, czyli właśnie on opisuje tylko wejście Niemców, potem jest cisza, a jesienią 1942, kiedy Sandauer ponownie podjął narrację pierwszoosobową. I tę lukę, zdawałoby się, wypełnia właśnie dokument przedstawiony na tej konferencji w Turynie, Żydzi w Polsce od bundu do dzisiaj. Interesujące, że o tych sprawach Sandauer, znaczy o sprawach swojej przynależności do Judenratu, zaraz powiem jak to wyglądało, mówi tylko w języku włoskim, bo oryginał jest po włosku. Jak podkreślają kognitywiści czy badacze wielojęzyczności, nawet u osób posługujących się biegle kilkoma językami, ten ojczysty jest nośnikiem największego ładunku emocjonalnego, czyli w omawianym przypadku ucieczka Sandauera od polszczyzny, bo też warto zwrócić uwagę, że nawet w swojej takiej autobiografii napisanej pod koniec życia, zatytułowanej Byłem, ta część, która dotyczy zagłady, jest opisana przez jego siostrę. On po prostu wkleja wypowiedzi siostry do autobiografii, a sam opowiada tylko o tym, jak w ukryciu, w takim zamurowanym, na takim zamurowanym stryżku stodoły chłopa ukraińskiego Iwana Małankiewicza, jak tam w pamięci tłumaczył poemat Dobrze Majakowskiego. I właściwie odnosi się tylko do swojej pracy jako tłumacza, niewiele pisząc nawet natomiast na temat realiów 14 miesięcy ukrywania się w tym zamurowanym schronie. I Artur Hellich podkreśla w Grach z autobiografią, że w okresie PRL-u to słowo na Żyj, jak on pisze, czyli w ogóle podkreślanie kwestii żydowskiej, stanowiło rodzaj tabu, czy jakby podkreślanie też doświadczeń żydowskich, a twórcy tacy jak Stanisław Lem czy Roman Zimand o swojej żydowskiej tożsamości mieli odwagę mówić tylko w języku angielskim. I tutaj w pewnym sensie, przynajmniej częściowo, widzielibyśmy jako taką analogię. I teraz pytanie, co właściwie Sandauer robił w tym Judenracie? Otóż sam pisze, w kwietniu i maju 1942 roku wraz z kilkoma młodymi ludźmi z naszego miasteczka zatrudniono mnie do sporządzania statystyki, której Niemcy zażądali od naszego Judenratu. Czyli z tego by wynikało, że raczej pracował tam dorywczo. Ale nie jest też wykluczone, że tak jak pisze w książce Judenraty Izajasz Trank, tutaj było tak samo jak właśnie w tych sytuacjach, które on opisuje, że rady żydowskie starały się chronić lokalnych intelektualistów tak długo, jak to było możliwe, i właśnie tą ochroną miała być praca, nawet dorywcza, w Judenracie. Nie mamy żadnych danych, które potwierdzałyby jakąkolwiek z hipotez dotyczących przyczyn przemilczania przez Sandauera tego fragmentu życiorysu. Wiemy na przykład, że Marcel Ranicki, który był szefem biura tłumaczeń w Judenracie warszawskiego getta, jeżeli mówił więcej na temat tej swojej przeszłości w Judenracie, z którą, bo on o tym mówił, ale się z tym nie afiszował, to najwięcej powiedział o tym w swojej takiej autobiografii wydanej w latach 90. po niemiecku, i też podobnie złożył relację w Jedwaszem również w języku niemieckim, co też jest ciekawe, że on nie był w stanie po polsku o tym powiedzieć na przykład. Choć oczywiście nie są to sytuacje zupełnie podobne, ale no przez analogię można się zastanawiać nad tym właśnie, jak kwestia języka ojczystego i języka nabytego tutaj gra rolę w tym, jak opowiadamy o swoich emocjonalnych doświadczeniach. Czyli jedynie z włoskiego tekstu dowiadujemy się o udziale Sandauera w takich czynnościach jak sporządzanie list Żydów, którzy byli przeznaczeni do wywózek, współudział w wywlekaniu Żydów z mieszkań, bo tam, tak jak w większości mniejszych gett, w ogóle gett, tworzono takie trójki, które się składały z Ukraińca, Niemca i właśnie Żyda, i w jednej z takich trójek był Sandauer. I on pisał, że no właściwie przystawiano mu pistolet do głowy, żeby on brał w tym udział, więc jakby nie miał specjalnie wyboru, no ale jednak była to trudna przeszłość, o której opowiadać się nie chce. Brał też udział właśnie w odczytywaniu tych list, w odprowadzaniu ludzi na prac przed Judenratem, i stamtąd następnie byli zaprowadzeni na stację kolejową i wywiezieni do Bełżca.
I ten włoski tekst kończy się na opisie cudownego ocalenia, bo po udziale w tym wywlekaniu Żydów z mieszkań i w przymusowej pomocy Niemcom i Ukraińcom, także w grabieży, sam Sandauer również znalazł się w grupie przeznaczonej do transportu. I w śmierci liberała te wydarzenia opisał częściowo w postaci Edka, ale nie napisał tam, jak został ocalony, napisał to w tym tekście włoskim, pisze. Tu wydarzyło się coś zupełnie niesamowitego. SS-ma w długim płaszczu zawołał mnie do siebie i wydał rozkaz udania się do widocznego z 300 metrów budynku Judenratu, bym przekazał innemu SS-manowi coś absolutnie fikcyjnego. Oczywiście nigdy go nie znalazłem, ale nie poszedłem na stację. I on tak ocalał, później ukrywał się w getcie, później ukrywał się właśnie u Małankiewicza. I kiedy po wojnie odnalazł się w nowych granicach Polski, najpierw w Lublinie, podobnie jak większość Żydów w tym czasie, stanął przed dylematem, czy zostać w kraju, czy wyjechać. Ja tu bardzo krótko, już nie wchodząc w szczegóły, powiem o tym, jakie były możliwe przyczyny. Najpierw decyzji Sandauera o wyjeździe, bo jak mówiłam, wyjechał dwa razy na stypendium do Francji i rozważał, czy nie pozostać poza Polską. Z jednej strony pojawia się kontekst powojennej przemocy, dużo o tym wiemy też. W 2021 roku wyszła ta książka Juliana Kwieka, taka właściwie encyklopedia wydarzeń pogromowych i przemocy antyżydowskiej w okresie tuszpowojennym, bo to są lata 44-47, i w tej rzeczywistości odnalazł się Sandauer. On pisał, że jak w swojej autobiografii, że kiedy znalazł się w Chełmie i zmierzał do Lublina i poszedł do fryzjera, to fryzjerowi trzęsły się ręce, kiedy go strzygł i powiedział, że macie szczęście parchy, że jeszcze żyjecie. Więc on nie uchylał się od mówienia o tych kwestiach, mimo że powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem w takim mainstreamie literatury powojennej niewiele i niechętnie mówiono na temat polskiego antysemityzmu. W korespondencji, którą tu zacytowałam, korespondencji Joanny Krzyżanowskiej do właściwie taki romans trwający niezbyt długo, bo on później wyjechał do Paryża i wtedy ją zostawił, a jednak dużo listów Joanny Krzyżowskiej, redaktorki PiWu, się zachowało i w jednym z nich jeszcze w czasach, gdy Sandauer poruszał się po Polsce, podróżował między Łodzią a innymi miastami, ona mu pisała: pociągiem nie jedź, bo podróż jest podobno okropna. I tu widzimy na slajdzie fragment rękopisu właśnie tego listu. Wiemy, że dla osób o wyglądzie semickim, a Sandauer niewątpliwie do takich należał, podróże pociągami w okresie tuszpowojennym stanowiły wielkie zagrożenie. Nie wiemy, czy Krzyżanowska bezpośrednio odnosi się właśnie do tego zagrożenia, ale sam fakt, że to ostrzeżenie znalazło się w korespondencji, gdzie ona wyraża troskę o człowieka bliskiego swojemu sercu, jest dla nas istotny i myślę, że to mógł być jeden z czynników, które wypchnęły Sandauera z Polski w tym okresie tuszpowojennym. Co ciekawe, to jego pierwsze stypendium, pierwszy wyjazd do Paryża zbiega się z paniką emigracyjną po pogromie kieleckim, bo to jest lato 1946 roku, tam koniec sierpnia, więc to też jest ciekawe, no przecież około 70 tysięcy Żydów właśnie w ramach paniki po pogromie kieleckim wyjeżdża z Polski, więc jest pytanie, nie znalazłam w źródłach takiego bezpośredniego poświadczenia, które by przekonywało nas, że to był najważniejszy czynnik decyzji o wyjeździe. Wiemy też, że on już od okresu międzywojennego marzył o tym, by do Paryża wyjechać. Zresztą władał językiem francuskim właściwie równie dobrze jak językiem polskim, więc on miał duże szanse na zaistnienie w tym świecie krytyki literackiej czy literackim świecie francuskojęzycznym. Wiemy też, to dużo też o tym pisał Grzegorz Wołowiec w swojej monografii Przybosia i Sandauera,
że był rozczarowany życiem literackim w Polsce i że rozczarowany był także tym, jak przyjęto tom jego opowiadań na temat życia w getcie w Samborze, czyli Śmierć liberała, opublikowaną już w 1945 roku. Ja tu powiem tylko krótko, bo nie mamy na to czasu, żeby się rozwlekać nad kwestią recepcji Śmierci liberała, natomiast to, w jaki sposób nie dostrzeżono tematyki żydowskiej w tych opowiadaniach, pokazuje nam po raz kolejny, jak bardzo rozmijały się pamięć polska i pamięć żydowska, także w tym okresie tuż po wojnie. I być może te opowiadania z tomu Śmierć liberała bardziej nawet przynależą takiej twórczości żydowskiej, czy nawet poezji tuż powojennej Widysz, niż temu, co powstało na temat w ogóle okupacji tuż po wojnie, gdzie ta heroizacja śmierci była taka bardzo wyraźna. I przechodzimy do następnej kwestii. Dlaczego w końcu zdecydował się wrócić do Polski? W maju 1948 roku usłyszał o powstaniu Państwa Izrael. Postanowił zaciągnąć się do Armii Izraelskiej, gdzie nie został przyjęty. Pisał o tym tak: dla mnie człowieka okupacji to zaciągnięcie się do Armii Izraelskiej miało znaczenie zasadnicze. To też ciekawe, że pisał o sobie jako o człowieku okupacji, tak jakby też zacierał fakt, że był ocalałym z zagłady, bo człowiek okupacji, ocalały z zagłady, to ocalały Żyd, to są zupełnie różne, mają różne konotacje znaczeniowe i to też jest ciekawe, w jaki sposób on tę żydowskość od siebie odpycha. W tym, jak o sobie pisze już później, nawet nie w tym okresie tuż powojennym, ale właśnie w tych późniejszych autobiografiach. Pisał o tym, że komisja werbunkowa odrzuciła jego kandydaturę i po dziś dzień nie wiem, pisał, co zdecydowało, czy rzeczywiście wzgląd na stan zdrowia, jak mu tłumaczono, czy też jego przeszłość jako oficer komunistycznego wojska mogłem się wydawać niepożądany. Tutaj też jest ważny kontekst, który tylko wzmiankuje o tym, że on czuł, że powinien walczyć w Armii Izraelskiej, dlatego że powstanie w getcie, które on i jego młodzi uczniowie z czasów radzieckich, on wtedy był nauczycielem w szkole radzieckiej i w czasie, gdy został ze swoimi uczniami zamknięty w getcie, oni stworzyli taką grupę oporu, która planowała powstanie. Ono się nie udało. Nie udało im się pozyskać broni, a zaraz potem była wielka akcja likwidacyjna i z całej tej grupy przeżył tylko Sandauer. Więc on bardzo dużo pisał, znaczy może nie bardzo dużo, ale bardzo wyraziście pisał o tym, że czuł się w obowiązku jakby dopełnić tę misję, której ci młodzi ludzie, którzy zginęli, dopełnić nie mogli. I to też Lifton zwraca na to uwagę w książce The Broken Connection, gdzie on badał stan psychiczny właśnie ocalałych, nie tylko z zagłady, ale też na przykład z Hiroshimy, i on mówił o takim poczuciu winy ocalałych i o tym, że właśnie często czują oni, że mają przed sobą jakąś misję, żeby spłacić dług wobec tych, którzy nie przeżyli. To też się w twórczości Sandauera pojawia. I wreszcie we Francji czuł się obco. On też o tym pisał w notatkach, które publikował w Kuźnicy i w Odrodzeniu, głównie w Odrodzeniu. Czuł się obco, pisał o tym świecie literackim Paryża. Pisarz cudzoziemski, który przyjeżdża do Francji, czuje, że oczekuje ona od niego nie podporządkowania, lecz inności. I z tego możemy wnioskować, że on wiedział, że nawet świetnie znając język francuski, będąc obytym w towarzystwie i w literaturze francuskojęzycznej, no to on nie jest w stanie tam zaistnieć jako swój, zawsze będzie poczytywany jako obcy, jako ten wschodni Żyd środkowoeuropejski. Co też zmusiło go do ucieczki w taką formułę, o której więcej pisze Ryszard Nycz. On mówi, że formuła gombrowiczowska, bądź zawsze obcy, polegała na tym, że artysta nowoczesny, budując swoją tożsamość intencjonalnie wyobcowywał się ze znanej mu rzeczywistości po to, by stać się bardziej twórczym. I wydaje się, że to też jest jedna ze wskazówek do tego, jak czytać postawę i twórczość Sandauera. No i w 1948 roku powrócił do Polski, namówiony przez Borejsze do tego, by objąć redakcję Odrodzenia, dział poezji. Bardzo krótko w tym dziale pracował, bo zaraz potem przyszła stalinizacja, która wymusiła na nim
zamilknięcie. O tym też tutaj nie powiemy, ale mam nadzieję, że kiedy mój doktorat zostanie opublikowany w książce, no to będą Państwo mogli się szerzej z tym tematem zapoznać. Teraz przechodzimy do kolejnej kwestii, mianowicie do kolejnego kryzysu tożsamościowego. Mało osób, jak sądzę, wie, że w 1956 roku Sandauer opublikował w 2000 lat później Pamiętnik Izraelski, czyli swoje reportaże z pobytu w Izraelu. W 1955 roku były tam takie międzynarodowe obchody Roku Mickiewiczowskiego, to było stulecie śmierci poety. Współpracowało przy tym UNESCO ze Związkiem Literatów Polskich i w różnych krajach, nie tylko za żelazną kurtyną, ale też bardziej na zachód, ale również i w Izraelu następowały obchody i Sandauer pojechał tam w charakterze dziennikarza. I tu po raz pierwszy w tym właśnie Pamiętniku Izraelskim publikowanym fragmentami w przekroju, a później właśnie w formie książkowej, to też przeszło bez echa, napisał o tym, że upiera się przy swojej komplikacji i nie ma zamiaru w imię urojonej jednolitości wyrzekać się żadnego ze swych składników. Czyli tutaj po raz pierwszy tak mocno wydobył tę ideę hybrydycznej, wieloskładnikowej tożsamości, której starał się pozostawać wierny na sposób autentyczny, rozumiany za egzystencjalistami i za Sartrem. Czyli w jego przypadku, jak sam pisał, autentyczność byłaby wiernością własnemu rozdarciu, rozdarciu między polskością i żydowskością, rozdarciu wynikającym z ambiwalencji asymilacji, o których pisał na przykład Bauman albo też Gilman, analizując kwestię żydowskiej samonienawiści. To jest ciekawe, że w 1955 roku pojawia się tak mocno sformułowana też w wyniku pobytu w Izraelu idea hybrydycznej tożsamości, która zaraz potem zostaje skontrowana i właściwie zweryfikowana przez wydarzenia od wieży 1956 roku. Ja lubię myśleć o Odwilży jako, czy o wypływie antysemityzmu dookoła odwilżowego, jako takim specyficznym preludium marca 68. Zwłaszcza po lekturze książki Ewy Węgrzyn Wyjeżdżamy, można odnieść wrażenie, że te czynniki, które wypychały Żydów z Polski w 1956 roku, były niemalże analogiczne do tych, które można było później zaobserwować w roku 68, a może jedyna różnica pomiędzy tymi falami antysemityzmu, czy może nie jedyna, ale zasadnicza różnica, była taka, że w 1956 roku władze starały się stłumić antysemityzm, natomiast w 68 roku też ze sprawą środowiska Moczara podchwyciły go i wykorzystały do przeprowadzenia czystki. I w 56 roku, ja już nie będę tutaj bardzo szczegółowo wchodzić w kwestię tego, jak wyglądał ten antysemityzm, ale wiemy, że to był głównie, znaczy w dużej mierze antysemityzm oddolny, taki ludowy. Też niedawno rozmawiałam z Przemysławem Wielgoszem i on zwrócił mi uwagę na to, o czym wcześniej nie myślałam, a mianowicie, że w 56 roku w ramach amnestii wychodzą z więzień też ci, których udało się skazać dekretami sierpniowymi. I że to też jest jedna z możliwych przyczyn rozkręcania się tej nagonki, znaczy jeszcze nie nagonki, ale tego po prostu oddolnego antysemityzmu. I w książce Tomasza Jastruna, Iwicka 8a, takiej opowieści o domu pisarzy, czytamy o tym, jak się czuli Sandauerowie w 1956 roku. Tutaj na marginesie wspomnę, że zarówno Sandauer, jak i Jastrun, i Rudnicki, i wielu innych pisarzy po wojnie zostało zakwaterowanych w jednym bloku na Dolnym Mokotowie, właśnie przy, nie na Sielcach to jest, przy Iwickiej 8a. I tam pisarz Tomasz Jastrun spędził dzieciństwo, w związku z tym książka, do której się odwołuje, jest takimi jego wspomnieniami. I tam on wyraźnie wspomina, że kiedy w czasie największego napięcia roku 56 Sandauerowie zasłonili okna kocami, a mieszkali na parterze, ktoś pamięta, jak żona gospodarza budynku się śmiała i mówiła: Żydkowie się boją.
I to jest moim zdaniem jeden z licznych takich punktów zaczepienia, gdzie możemy zobaczyć, że to narastanie strachu było bardzo duże. I dlatego, kiedy Sandauer zdecydował się napisać tekst publicystyczny pod tytułem Sprawy drażliwe z 1956 roku, tekst zresztą nieopublikowany, postanowił w nim przekreślić swoją ideę wieloskładnikowej tożsamości i pisał, że teraz zostają po Żydach już tylko cmentarze, zamyka się wielowiekowa ich historia na tych ziemiach. Dla tych, którzy tu zostaną, nie ma jednak innego wyjścia, jak przyjąć los Polski ze wszystkimi jego konsekwencjami. Utożsamić się całkowicie z narodem, wśród którego żyją. I to jest bardzo ciekawe, bo to już tutaj pokazuje, że właściwie Sandauer postanawia jednak postawić na asymilację, którą w swoich dotychczasowych pismach, zwłaszcza w prozie, w zapiskach z Martwego Miasta, wyśmiewał, mówiąc, że trzeba być bardzo naiwnym, by wierzyć w to, że Żyd mógłby się zasymilować, i on też bardzo wyraźnie pisał o tym, co później podkreślił Gilman właśnie, że jednocześnie ta społeczność większościowa składa Żydowi tę liberalną obietnicę, że on zostanie jednym z nas, a jednocześnie cały czas zmienia reguły gry, zgodnie z którą można dokonać pełnej asymilacji, i w ten sposób utrzymuje władzę nad nim. I Sandauer zdawał sobie sprawę z tego zjawiska, choć oczywiście inaczej je definiował, a jednocześnie tutaj w 1956 roku pod wpływem antysemityzmu on nagle postanawia, by jednak przyjąć los Polski. I kontynuacja takiego myślenia, zdawałoby się, pojawia się w 1968 roku. Tutaj wspomnę tylko, że dochodzą jeszcze dodatkowe czynniki, które powodują, że Sandauer czuje się dodatkowo prześladowany czy w trudnej sytuacji. Wie, że jest podsłuchiwany po tym, jak podpisał list 34 w 1964 roku. Też trwa bardzo wnikliwa inwigilacja jego osoby. Dodatkowo jest wzywany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w związku z zabójstwem Bohdana Piaseckiego. No, pewnie Państwo znają tę historię. Bohdan Piasecki został zamordowany i podejrzewano, że najpierw został uprowadzony, bardzo długo nie odnajdywano ciała, wreszcie jak się odnalazł, podejrzewano kierowcę chyba Żydowskiego Instytutu Historycznego zresztą, Ekerlinga, o to, że to był taksówkarz, który podwiózł zabójców Piaseckiego, i podejrzewano właśnie Żydów, tego Żyda, czyli też jakiś szerszy spisek żydowski, o to, że dokonali zabójstwa. Mówiono, że przy ofierze znaleziono przedmioty takie jak na przykład nóż, które by świadczyły o tym, że próbowano na chłopcu dokonać mordu rytualnego. I w tym czasie Wojciech Żukrowski z Arturem Sandauerem próbują porozumieć się z ojcem Bohdana Piaseckiego, Bolesławem, redaktorem naczelnym Paksu zresztą, o to, żeby ten nie wszczynał śledztwa, bo w 1968 roku była na wokandzie sprawa odnowienia śledztwa w sprawie śmierci Piaseckiego, bo jak czytamy w aktach znalezionych w IPN-ie, Sandauer stwierdzał, że w przypadku bieżącej daty procesu rozwinie się w kraju antysemityzm, pojawi się w opinii zagadnienie mordu rytualnego. Wiemy też, znaczy ja przejrzałam te dokumenty Sandauera i rzeczywiście później w latach 80. jeszcze wydano taką bardzo grubą książkę, Bezpieka sama dla siebie ją stworzyła, podsumowującą całą sprawę Piaseckiego, i tam Sandauer figuruje jako jeden z głównych podejrzanych. Także dlatego, że jak się okazuje, uważano go jako Żyda, tylko przez sam fakt, że był Żydem, uważano, że jest wrogiem Piaseckiego jako przedwojennego antysemity i redaktora Słowa Powszechnego, ale uważano też, że rekwizyty, które znaleziono przy ciele chłopca, były podobne do rekwizytów z Teatrzyku na Tarczyńskiej, z tego środowiska dookoła Mirona Białoszewskiego. Sandauer był takim protektorem Białoszewskiego, on doprowadził do debiutu tej twórczości poetyckiej, no i też bardzo często bywał w tym Teatrzyku na
Tarczyńskiej, więc skoro nieformalnie patronował temu teatrzykowi, to znaczy, że jakby kolejne zarzuty przeciwko niemu można by w oparciu o to sformułować. I właśnie w 1968 roku Sandauer napisał taki manifest My Żydzi, który ja opublikowałam w 2019 roku w Tekstach Drugich, więc też polecam, można zajrzeć do tego wydania. To jest tekst zachowany w maszynopisie, całkowicie pokreślony, bardzo trudny do odczytania. Tutaj Państwo widzicie, że nawet ten cytat, który się pojawił na slajdzie, on też jest taki bardzo pokreślony. Tutaj mamy elizję, wykreślenia, korekcje, cały szereg, też wtrącenia, cały szereg różnych zabiegów, które powodowały, że właściwie widzimy, jak Sandauer sam siebie kreśli. I ten tytuł marcowego rozdziału mojego doktoratu to właśnie Kreślę się, dlatego że zarówno ten maszynopis, który tutaj widzimy w tle slajdu, jak i postawa Sandauera, to właściwie była w marcu 68 i po nim już próba jakby przekreślenia wszystkich dotychczasowych pomysłów tego, kim on jest, nowe pomysły na to, jak siebie definiować, ale też takie utkwienie w permanentnym kryzysie tożsamościowym. Tytuł tego manifestu, My Żydzi, nawiązuje oczywiście do manifestu Tuwima, My Żydzi Polscy, ale widzicie Państwo, że zamiast Polscy mamy wielokropek. I to też jest bardzo znaczące dla samopoczucia Sandauera, dla jego autodefinicji w tym okresie. On pisze wobec tych oskarżeń, które formułował Gomułka w swoim przemówieniu z 19 marca, pisze, że wszyscy jesteśmy, on i inni pisarze polsko-żydowscy, których tam wymienia, między innymi Słonimski, Rudnicki, wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu dwunarodowi i że w obecnej chwili, gdy stawia się przed nami kwestię wyboru, kwestię tak albo tak, czyli zdecydować, czy jesteś Żydem i jedziesz do Izraela, czy jesteś Polakiem i tu zostajesz, musimy podjąć na nowo wysiłek samookreślenia. Nie jest to łatwe w atmosferze podejrzliwości. I tę atmosferę podejrzliwości Sandauer też wykreśla. I to jest bardzo ciekawe, że najpierw pisze w liczbie mnogiej, jesteśmy, potem to zmienia na jestem. Jakby cała ta próba opisania, kim jest i jak się czuje w 1968 roku, po prostu mu się rozpada. Ten podjąć wysiłek samookreślenia, to tak naprawdę jest też takie zmiękczenie tego wykreślonego, że najpierw trzeba się opowiedzieć, bo opowiadanie się to już jest taki manifest polityczny. I to jest ciekawe, że chociaż Sandauer pozostał w Polsce, mimo tego, że też szykanowano jego syna Adama, który zaangażował się po stronie studentów w tym czasie, to odtąd jego spojrzenie na to, kim jest, i opinia o kraju, w którym mieszkał, uległy pewnemu skażeniu marcem. Piętno dyskryminacji, szczególnie dotkliwe dla ocalonego z zagłady, pozostało czytelne w całej jego twórczości i w całej jego postawie. I przechodzimy do tego, co się stało po marcu, i to już jest ostatni slajd w mojej prezentacji. Mianowicie to, z czym mamy do czynienia na sam koniec, to jakby samo przekreślenie tego, kim Sandauer jest, kim się czuł. Bo czy w kraju, w którym po 68 roku już właściwie nie ma Żydów, jego twórczość, ta żydowska, ta autobiograficzna, bo on tak definiował tę swoją twórczość prozatorską, ale my badając archiwalia wiemy już trochę więcej, wiemy, że właściwie cała jego twórczość była autobiograficzna. Czy taka twórczość była jeszcze możliwa? Czy ona mogła cokolwiek znaczyć? Jeśli była możliwa, bo napisał w końcu autobiografię Byłem w latach 80., to czy nie była to twórczość Żyda, który już symbolicznie umarł w 68 roku? A to by nam sugerował tytuł tej autobiografii Byłem. I w tym kontekście warto przypomnieć słynne słowa Henryka Grünberga, który powiedział, że po marcu skończyła się historia Żydów w Polsce, to znaczy, że w marcu się skończyła. A jeżeli Żydów już nie ma, to jaką rację bytu ma jeszcze żydowski pisarz? Czy on chyba rzeczywiście już tylko był, byłem, autobiografia Byłem. Pozostając w Polsce, Sandauer popełnił więc rodzaj samoprzekreślenia, jak o sobie pisał. Ja bym raczej powiedziała, że rodzaj takiego samobójstwa, bo zabił w sobie pisarza, uśmiercił ważną część swojej tożsamości. To, co pisał po marcu, było już na zawsze naznaczone śmiercią. I tym razem nie chodzi o jakieś takie zarażenie śmiercią, które dotyczy wyłącznie ocalałych z zagłady i tej traumy, ale marzec niejako tę traumę powtórzył w bezkrwawej formie suchego pogromu, jak o tych wydarzeniach mówił Michnik. Wraz z marcem przyszedł i balast dodatkowy, konieczność unieważnienia istotnego komponentu tej wieloskładnikowej tożsamości.
to taki martwy element ja i znajdujemy na to poświadczenie w książce o sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego. Jeden z rozdziałów Sandauer zatytułował Pośmiertne życie żydostwa polskiego, pisał tam: Żydzi to niedobitki. Znikło masowe ich skupisko, owo miasteczko, sztetl, które urośnie niebawem do rangi mitu. Czego nie dokonał Hitler, dopełnią kolejne fale emigracji. Wymiotą z kraju tych, których nie zdołał on zgładzić. Polska stanie się rzeczywiście wolna od Żydów. Istnieje coś takiego jak pośmiertna kwestia żydowska, pośmiertna literatura tworzona przez nich i o nich, ba, nawet pośmiertny anty- i filosemityzm. Wiemy, że nazwał je allosemityzmem. Mówić będziemy o obydwu. Mówienie to rozlega się jednak teraz w pustce, nieomal całkowitej, bez tych, którzy stanowili dotąd obiekt uczuć tak sprzecznych. Pisał jeszcze na tematy związane z Żydami, wygłaszał referaty o sensie dawnej polskiej wielokulturowości, na przykład w lutym 1981 roku w Żychu ten maszynopis się zachował. Jednak jeszcze cokolwiek jeszcze wychodziło spod jego pióra, było już opisem przeszłości. Samobójstwo żydowskiego komponentu już się dokonało. Nie znaczy to, że żydowskość Sandauera zniknęła, ale straciła szansę wzrastania. Stała się tylko przedmiotem autobiografii. On tam o sobie zawarł cały... cały ostatni fragment o sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego ma tytuł Autor i jest opisem Sandauera dokonanym przez Sandauera. Stał się własnym przedmiotem badań. I ta autodestrukcja jest pojęciem istotnym, czy to samo przekreślenie. Tu już nie mamy czasu szeroko się w to wdawać, ale tylko zaznaczę w ostatnim zdaniu, że te kwestie samobójstwa, samozaprzeczenia czy autodestrukcji pojawiały się także w jego pracach krytycznych bardzo często, kiedy przypisywał je innym twórcom. I o tym też, mam nadzieję, będziecie Państwo mogli przeczytać w mojej książce, która... Miejmy nadzieję, jak pozyskamy fundusze, ukaże się w wydawnictwie Instytutu Badań Literackich. A teraz już bardzo dziękuję i chętnie posłucham Państwa pytań i ustosunkuję się do uwag. Justyno, bardzo Ci dziękuję za niesamowicie ciekawy wykład. Powoli tutaj już... Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Poproszę też, żeby część uczestników wyłączyła swoje kamery, bo pokazuje nam się tutaj zarówno Jan, jak i Pan Paweł. Tak, mamy jeszcze Pana Pawła na widoku. Spróbuję to zrobić. Panią Katarzyna, poproszę bardzo wszystkich nie zabierających głos o wyłączenie kamer, bo zaczynają nam się tutaj pojawiać nowe twarze. Staramy się jednak, żeby przede wszystkim w wideo była prelegentka i osoba prowadząca. Jest jeszcze pan, o już, tak już nam wszyscy zniknęli. Dziękuję bardzo za współpracę. Justyno, dziękuję jeszcze raz za bardzo ciekawy referat, w którym poruszasz mnóstwo fascynujących wątków i bardzo czekam już na twoją książkę. Mam nadzieję, że te środki szybko się znajdą i będziemy mogli też jakieś spotkanie na temat książki w Żychu zorganizować. Ja korzystając z tego, że ja jestem przy głosie, to chciałam zadać pierwsze pytanie, takie koło językowe. Może ono będzie, pytanie na nie będzie oczywiste, może nie, ale chciałam je zadać. Mówiłaś, że Sandauer znał 10 języków, w tym te języki klasyczne, w związku z tym też wiele tłumaczył. Ja chciałam spytać, i to jest bardzo ciekawe też było to, że o ten swój epizod, ważny przecież bardzo w jego życiu, taki kluczowy, brania udziału, kiedy pracował w Radzie Żydowskiej, kiedy brał udział w łapankach, tworzył te listy osób wywiezionych, odczytywał je później publicznie, że ten fragment swojej biografii przedstawi w języku włoskim. Moje pytanie jest takie, jaki język Sandauera był jego domem? Który język Sandauera był jego domem? Czy można to w ogóle stwierdzić? Nie wiem, czy mnie słychać. Justyno, ty masz wyłączony dźwięk. Halo? Justyno? Hmm,
Coś nam się tutaj zadziało. Może coś nie działa na łączach. Justyno, czy słyszysz mnie? Halo? Spróbuję jeszcze się skontaktować telefonicznie, bo nie wiem, co tu nam się, coś się wydarzyło. A w międzyczasie proponuję, zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie, który ja zaraz udostępnię. Mamy jeszcze przejściowe problemy techniczne. Dostałam wiadomość od prelegentki, że ona nas nie widzi, natomiast my ją widzimy, przynajmniej ja ją widzę. Zaraz spróbujemy to jakoś... Drodzy Państwo, niestety, mam nadzieję, że mnie Państwo słyszą. Niestety zaginęła moderatorka, w tym sensie, że ja nie słyszę, co się u Państwa dzieje. Będę prosiła o taką informację, czy Państwo słyszą mnie w takim razie. Tak, słyszymy Cię. Tutaj dostaję informację, że jestem słyszalna, natomiast ja niestety Państwa nie słyszę. Może proponuję, to żeby po proszę prostu... Proszę tutaj może jakąś informację na czacie, co w tej sytuacji zrobisz, czy się wylogować stąd, bo jakby u mnie internet jest dobry i wszystko działa, tylko Państwo są niedostępni. Tak, dobrze, to połączę się jeszcze raz z Państwem. Zaraz się zobaczymy. W takim razie bardzo przepraszam za te trudności techniczne. Mam nadzieję, że zaraz będziemy mieli ponowne połączenie. Wyłowię tutaj. Halo, Justyno, czy słyszysz nas? Czy słyszysz mnie teraz? Dzień dobry, czy teraz mnie Państwo słyszycie? Znaczy myślę, że Wy macie szansę mnie słyszeć, natomiast tak. Ja Państwa znów nie. Głównie widzimy tutaj i naszej słyszymy. Moderatorki nie słyszę. Dostaję tu informację SMS-em, że Państwo mnie słyszą i widzą, ale ja Was niestety nie. Zupełnie nie trochę wiem, mi jest, co w tej sytuacji poradzić. Mogę jeszcze raz spróbować się rozłączyć. No na pewno u mnie internet działa wzorcowo, jest pełna sieć, więc trochę nie mam pomysłu, dlaczego tak się dzieje. Bardzo Państwa przepraszam za tę sytuację. Ja też wezmę ze swojej strony, wezmę pomoc techniczną. Miejmy nadzieję, że zaraz może nam się wdzięczna uda. Za informację, co jeszcze mogłabym zrobić w tej sytuacji. Czy jeszcze raz się rozłączyć, wejść przez inny link? Też może Państwo coś na czacie napiszą, może chociaż tam będę widziała Państwa wypowiedzi. Bardzo to jest dla mnie skomplikowana sytuacja, nie za bardzo wiem, co zrobić. Nie mieliśmy jeszcze takiej trudności technicznej, że prelegentka nas nie widzi ani nie słyszy. Prosiłabym o pomoc. O, tutaj widzę, nie wiem, widzę to... pytanie. A tak, dobrze, to, dzień dobry. To tak zróbmy, że skoro Justyna widzi pytanie... O, teraz udało się. Dzień dobry. Tak, czy...
Mam Czy naszą już mnie słyszysz? moderatorkę, proszę Państwa. Tak, słyszę Cię, Och, Justynko, bardzo dobrze. Cieszę się, bardzo że się udało. dziękuję. Bardzo Ci przepraszam za te trudności. Zupełnie nie wiem, co się wydarzyło. Ja Teraz też nie. nic nie zrobiłam i to się połączyło, więc dobrze, nie traćmy cierpliwości naszych słuchaczy. Ja już teraz pokazuję pierwsze pytanie. Dobrze. Mam nadzieję, że ono zaraz się pokaże. Już się naprawiło, że tak powiem. Tak. Tak, mam tylko kłopot z pokazaniem pytania. Ja coś widzę na czacie, Dobra. ale rozumiem, że Z to nie jest pokazaniem pytania. to samo. To jest to samo pytanie? Chciałam tak przeczytać Dobra. pytanie Natalii Romik. A muszę przypiąć, tak? Ten. Jeszcze chwilę, ono zaraz się pokaże. Jasne. To jest jeden. Tak. Nie chcę opuścić strony. Justyno, czy ty widzisz to pytanie? Widzę tylko Od włączono Natalii? Q&A. O, pokaż listę pytań się teraz pojawiło. To spróbuję to kliknąć. Coś tu widzę. Najserdeczniej dziękuję za wspaniałe. Aha, dobrze, tak, pojawiają się. Super, dziękuję bardzo. O, rewelacja. Mogłabyś nieco więcej przybliżyć czas ukrywania się Sandauera, jego wspomnienia zwieszone między tłumaczeniem. Okej, dziękuję Natalio. To jest bardzo ciekawe i ważne pytanie. Oczywiście tak. Czy mogłabym przybliżyć czas ukrywania się Sandauera? Tak, on się ukrywał w Samborze od likwidacji getta w 1942 roku. On jeszcze przez kilka tygodni przebywał gdzieś na polach i w końcu wiedział już, że jest dostępna ta kryjówka u Iwana Małankiewicza. To był taki chłop ukraiński, który wcześniej mieszkał we Francji. I Sandauer go poznał także przez swojego ucznia, Józefa Wójcika. Józef Wójcik to był uczeń z tej szkoły radzieckiej, w której Sandauer nauczał w czasie okupacji radzieckiej, czyli do wejścia Niemców w 1941 latem. No i któregoś razu podczas akcji właśnie na ulicy Sandauer spotkał go Wójcika. Wójcik pyta: profesorze, co słychać? On mówi: giniemy. No i wtedy Wójcik powiedział, że zapyta, on był pasierbem Małankiewicza, zapyta, czy mogą się tam ukryć. I tam w końcu ukrył się Sandauer, ukryła się jego matka i młodsza siostra Sandauera, Irena. Przebywali tam przez 14 miesięcy. Właśnie w takiej, to było na strżku stodoły, która została przez Małankiewicza zamurowana. I tam były, zdaje się, dwie ruchome cegły, przez które Małankiewicz podawał jedzenie i jakieś potrzebne rzeczy swoim przechowankom. I to też jest ciekawe, że w Śmierci liberała, w jednym z opowiadań, jest sportretowany Małankiewicz jako no, taki sprawiedliwy, który, żeby przechować jedną rodzinę w stodole, musi wydać drugą rodzinę z małym dzieckiem Niemcom, ponieważ oni już zostali zadenuncjowani przez sąsiadów, no i on pozwala Niemcom zabić tę rodzinę z dzieckiem, żeby przechować tamtych. Nie mam poświadczenia w źródłach, na ile właśnie takie wydarzenie jest rzeczywistością autobiograficzną Sandauera, na ile po prostu wynika z tego, że on wiedział po prostu, co się działo w trakcie okupacji, czy że później coś przeczytał. Natomiast rzeczywiście pokazuje tam tego Małankiewicza też jako taką postać ambiwalentną. Tak, i oczywiście tłumaczył w kryjówce poemat Majakowskiego dobrze. On został wydany w 1945 roku i to też jest świadectwo niesamowitej umysłowości Sandauera, który, nie mając papieru ani nic do pisania, przetłumaczył w pamięci ten poemat, jakby starając się zabić czas w tej kryjówce. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie w całości. Myślę, że tak, to naprawdę niezwykłe, co mówisz, że on to zrobił w swojej głowie. Tak naprawdę właśnie miałam pytać, kto mu dostarczył jakieś środki piśmienicze. No a wygląda na to, z tego, co mówisz, że to się wszystko odbywało w jego głowie, więc naprawdę Tak, z pamięci niebywałe. na pamięć, tak to określił. Tak. Czy może. Mamy kolejne pytanie. Czy może pani podać przykłady innych pękniętych tożsamości z pokolenia Sandauera?
Bardzo ciekawe pytanie, też bardzo za nie dziękuję. Wszystkie są bardzo ciekawe. Tak, ja myślę, że w ogóle ciekawym by było przyjrzenie się temu budynkowi przy Iwickiej 8A, tym mieszkańcom. To, jak wspominałam, trochę zrobił Tomasz Jastrun, ale to są takie bardziej wspomnienia biograficzne. Natomiast tam było wielu pisarzy polsko-żydowskich. Tam mieszkał Mieczysław Jastrun, kilka lat młodszy od Sandauera. Tam mieszkał Adolf Rudnicki, Brandysowie. Więc no to jest na pewno bardzo ciekawe, żeby też to może jakoś literaturoznawczo opracować, przyjrzeć się temu środowisku. Oczywiście będą, znaczy to też jest pytanie, czy przyglądać się tylko tym pękniętym tożsamością podobnym Sandauerowej w kontekście tych, którzy ocaleli, czy też jakby przyglądać się tym, którzy nie przeżyli wojny. Zakładam, że jeżeli szukamy analogii z Sandauerem, to raczej patrzymy na ocalałych. No i wtedy też ciekawe byłoby porównanie Sandauera i Słonimskiego, Sandauera i Stryjkowskiego, całej tej plejady twórców polsko-żydowskich, którzy borykali się z tym, kim są, a znajdowali różne punkty dojścia. Szczególnie Stryjkowski jest ciekawy, no bo wiemy, że on pochodził ze Stryja, który jest miejscowością sąsiednią wobec Sambora, więc też na przykład bardzo ciekawe jest przyjrzenie się tym pisarzom, którzy wywodzą się z dawnej Galicji. No ale to oczywiście jest na kolejne studium, jak sądzę. Zdecydowanie, to są bardzo, bardzo ciekawe pytania, wymagające rzeczywiście dużych nowych badań. Prezentuję tutaj kolejne pytanie, to jest slajd 1 z 3 od Jana. Super. Więc możemy przeczytać po kolei wszystkie trzy jego fragmenty jego wypowiedzi. Panowie, dziękuję za bardzo ciekawy referat. Chciałbym zadać kilka pytań dotyczących tego okresu po marcu 68 i zarówno postawy Sandauera, jak i jego twórczości. Pierwsze, Sandauer w stanie wojennym znalazł się po innej stronie niż większość pisarzy żydowskiego pochodzenia, którzy po marcu zostali w kraju. Jest relacja Sandauera, jak do tego doszło. Historia z odrzucaniem artykułu do podziemnego wezwania przez Tomasza Jastrunia, co Sandauer rzekomo odebrał jako odpowiedź władz Solidarności, że go nie chcą po swojej stronie i przeszedł na stronę władzy. Moim zdaniem to mało wiarygodne. Czy jego postawa nie miała jednak innych i głębszych przyczyn? Bardzo dziękuję za to pytanie, no, niezwykle ważne. Aha, czy od razu się do niego odnosi? Ja to jest ciąg dalszy. A, przepraszam. Znaczy, no. Może przeczytajmy całość, żeby wiedzieć, tak, czy to są oddzielne całostki. Nacjonalizm i antysemityzm władz PRL w walce komunistów z opozycją. A czyli to jednak kolejne pytanie, czyli wróćmy do tego poprzedniego, żeby nie zgubić tych... To kwestia skomplikowanych relacji Sandauera z Solidarnością. Znaczy one z dzisiejszego punktu widzenia nie wydają się tak skomplikowane, no bo poparł stan wojenny i wiemy, że był po przeciwnej stronie barykady. Natomiast to jest ciekawe, że na samym początku Sandauer był w Solidarności, był jednym z pierwszych, którzy się zapisali. Też nie daje takie mętne wyjaśnienia tego, dlaczego odszedł z Solidarności. Tutaj zostały one częściowo przytoczone, ale też na przykład w jednym z wywiadów udzielonych dla Tu i Teraz Sandauer mówił, że najpierw mu się bardzo spodobało, że w Solidarności wylewano wódkę, że właśnie starano się skończyć z tym opilstwem polskim, a później mu się przestały podobać różne inne rzeczy w Solidarności, które też jakoś tak mętnie wyjaśnia, dokładnie tak naprawdę nie wiemy co, i już się zasłania taką wypowiedzią quasi-propagandową. Z moich obserwacji wynika, znaczy też jak rzutujemy jego decyzję o poparciu stanu wojennego w przeszłość i spojrzymy na te archiwalia oraz na korespondencję, która się zachowała, listy Szymona Kobylińskiego do Artura Sandauera z tego czasu. Nie zachowały się listy w drugą stronę niestety, też pytałam wnuczkę Kobylińskiego, czy się zachowały, no niestety nie. To co z nich wynika? Po pierwsze wynika ogromne rozczarowanie Polską. On zresztą też Jastrunowi powiedział, że gdyby wiedział, że w latach 80., że gdyby wiedział, że dojdziemy do tej sytuacji, gdzie stoimy właściwie głową o mur, to dużo wcześniej podjąłby decyzję o wyjeździe z Polski i by tu na pewno nie zostawał. Wiemy, że miał możliwość wyjazdu, miał objąć gościnną profesurę na Uniwersytecie KN we Francji,
w Katedrze Slawistyki i wiemy ze źródeł bezpieki, że no wszystko już było załatwione, ale to nie był stały etat, tylko właśnie jakiś taki doraźny punkt zaczepienia. On nie wiedział do końca, czy będzie tam miał później jakąś możliwość stabilizacji, czy nie. Być może właśnie z tego powodu zrezygnował, dokładnie nie wiemy. Może tutaj też żona podjęła decyzję o tym, żeby zostać, Erna Rosenstein, która wyjeżdżać chyba też specjalnie nie chciała. Ale wracając do Solidarności. Wydaje się, że to takie skrzydło nacjonalistyczne w Solidarności zniesmaczyło Sandauera i że on od tego momentu niechętnie przyglądał się Solidarności. Wydaje mi się, że z czasem, bo na początku on oczywiście był bardzo chętny, a z czasem widząc, że jest tam sporo osób, które zdradzają myślenie prawicowe, czy nawet odnotowywał niechętne wypowiedzi względem Żydów. Oczywiście wiem, że to nie było głównym wątkiem w ramach Solidarności, bo raczej Solidarność była taka otwarta na dyskusję na tematy żydowskie i taka bardzo dążąca do rozliczeń z trudną przeszłością, ale wiemy, że on zaobserwował, że takie skrzydło w Solidarności też było i to go chyba bardzo od Solidarności odepchnęło, plus trzeba pamiętać o kontekście Kościoła katolickiego. Sandauer był osobą, która bardzo głęboko doświadczyła antysemityzmu w latach 30., między innymi bo on był świetnym studentem i miał szansę zostać na uczelni we Lwowie, ale to już był 36 rok, kiedy antysemityzm bardzo się wzmagał i powiedziano mu po tym, jak obronił pracę magisterską, że może zostać na uczelni, tylko jeżeli się ochrzci i zmieni nazwisko. I on powiedział, że absolutnie nie. Prawdopodobnie i tak by nie miał szans zostać na tej uczelni w 36 roku, ale on głęboko doświadczył też roli Kościoła w rozniecaniu antysemityzmu, a wiemy, że Solidarność i Kościół były bardzo blisko siebie i mam wrażenie, że to też było jedną z przyczyn, dla których Sandauer w tej Solidarności nie chciał być, a ponieważ, jak już mówiłam na początku, on pochodził z rodziny o tradycjach lewicowych, to on przy tej lewicy pozostawał. I wydaje mi się, że dlatego podjął tę mimo wszystko bardzo złą decyzję, żeby poprzeć stan wojenny, że on po prostu uważał, że Solidarność prędzej czy później może się rozwinąć w kierunku antysemickim. A no wiemy, że z dzisiejszego punktu widzenia możemy powiedzieć, że to mogła być przesadzona interpretacja, ale znając jego doświadczenia przeszłości, mogła być uprawniona indywidualnie dla niego samego. Więc ja to widzę w ten sposób. To, dziękuję. Tak. Dalsze pytania Jana. Nacjonalizm i antysemityzm władz PRL w walce komunistów z opozycją. Czy Sandauer to dostrzegał? Czy mu to przeszkadzało? Może już znacznie znaczenie ma to, że ta żydowskość już miała nie mieć znaczenia? Walce komunistów z opozycją. Tak, ja myślę, że Sandauer to głęboko dostrzegał. Gdybyśmy mieli oczywiście więcej czasu na to, by się przyjrzeć temu manifestowi My Żydzi, wielokropek, nie polscy, to tam byśmy zobaczyli, jak on bardzo mocno ten nacjonalizm władz PRL krytykuje, jak on mu doskwiera. A jednocześnie, tak jak tutaj pan Jan słusznie zauważył, on się opowiedział w latach 80. po stronie stanu wojennego, gdzie ten nacjonalizm również był. No i tak jak ja tu starałam się tłumaczyć to jego odejście od Solidarności i krytykę Solidarności tym, że nacjonalizm był też w Solidarności, więc on pewnie uważał, że wybiera mniejsze zło. Ja myślę, że on to wszystko dostrzegał. I na pewno miało tutaj jakąś rolę to, że ta żydowskość już miała nie mieć znaczenia, że on ją w sobie trochę zabił, że bardziej ją traktował jako przedmiot badań, ale też na to też tu nie było miejsca, żeby powiedzieć. Ja w moim doktoracie przyjęłam też taką psychoanalityczną metodę badania wiedzy na temat Sandauera, tych źródeł, którymi dysponujemy. I tam posłużyłam się taką kategorią Jacques'a Lacana pustego mówienia. Puste mówienie to jest taka mowa neurotyka, który w różny sposób próbuje
cały czas wraca do jednego tematu. W przypadku Sandauera to by było powrót do tematu tego, kim jestem, do samodefinicji. I cały czas próbuje w różny sposób zinterpretować to, kim jest, ale porusza się cały czas na obrzeżach problemu. To jest to właśnie puste mówienie. Mówię bardzo dużo na jakiś temat, ale to mnie donikąd nie prowadzi, więc poruszam się w takim błędnym kole. To jest takie nerwicowe, błędne koło, o tym też pisał Kępiński. I wydaje mi się, że to poruszanie się w błędnym kole, ta nieumiejętność jakiejś terapeutycznej narracji dotyczącej tego, kim jestem i co mi się przydarzyło też w związku z antysemityzmem, spowodowała, że on po prostu pod koniec życia już w ogóle nie był w stanie podjąć żadnej dobrej decyzji, że był taką osobowością, która sama siebie niszczyła, a z drugiej strony też trochę tragiczną, że dla niego po tych wszystkich walkach, które podejmował, też publicystycznych i krytyczno-literackich, że dla niego już nie było żadnego dobrego wyboru. I wydaje mi się, że tak jak trochę wcześniej mówiłam, że on no jakoś sobie musiał wytłumaczyć to, że jest nacjonalizm i antysemityzm władz PRL w walce z opozycją komunistyczną, ale że po drugiej stronie też jest ten antysemityzm i że on jakby zachował się konsekwentnie względem tradycji, która była w jego rodzinie, bo był z tego PPS-owskiego domu i jednak mimo wszystko pozostał po tej lewej stronie. Tak myślę. Dziękuję. I ostatnia część pytania od Jana. Zbigniew Herbert w Hańbie domowej przeciwstawia Sandauera pisarzom dawnym stalinowskim. Herbert ich atakuje, a Sandauera podaje jako pozytywny przykład za jego krytykę stalinizmu i ich przemian w czasie odbierze. Czy z Pani badań wynika, że on rzeczywiście można go przeciwstawić pisarzom tej formacji, na przykład Brandysom? Dziękuję i pozdrawiam. Jan Laszek. Tak. Tak, dziękuję za to pytanie. One wszystkie są bardzo ważne i pewnie można by osobną książkę napisać w odpowiedzi na każde z nich. Ja myślę, że nie tylko im można przeciwstawić Sandauera, że tak naprawdę Sandauer nigdy nie był w pełni zrozumiany przez swoich współczesnych. On sam o sobie mówił, że był krytykiem niedopolemizowanym, że nie znalazł godnego polemisty. Ja myślę, że dużo jest prawdy w tym, co pisał na ten temat. To znaczy, że on był postacią na tyle osobną, że w ogóle można go przeciwstawić wszystkim i że on sam też tak kreował swój wizerunek, że stoi naprzeciw wszystkim, że to jest właśnie ta jego postawa życiowa, którą sobie wybrał jeszcze chyba w czasie, gdy był we Francji, to o czym pisał Ryszard Nycz, że należy być zawsze obcym. Zresztą on w korespondencji z Gombrowiczem, który nawoływał do tego, by pisarz był zawsze obcym, w korespondencji z Gombrowiczem pisał, że on się uważa za kontynuatora jego myśli i postawy życiowej. W związku z tym wydaje mi się, że to jest bardzo widoczne, że on nigdy nie chciał być przynależny do żadnej grupy i nigdy nie chciał być widziany jako część którejkolwiek formacji. Dlatego zawsze, nawet jak się z kimś zgadzał, to i tak szukał jakiegoś powodu, dla którego mógłby stanąć okoniem i z tą osobą polemizować. Także wydaje mi się, że oczywiście Herbert miał prawo tak to widzieć, bo Sandauer w Bez taryfy ulgowej bardzo mocno skrytykował tych pisarzy, którzy poparli stalinizm, a później zaraz przeszli do krytyki stalinizmu, ledwo nastąpiła odwilż, więc oczywiście można go widzieć jako przeciwstawionego tej grupie, ale podejrzewam, że należałoby go widzieć po prostu jako postać zupełnie osobną. I jeżeli, nie wiem, to też jest pewnie na przyszłe badania, ja tego nie zrobiłam, ale tak mi przychodzi do głowy od jakiegoś czasu, że być może, jeżeli by szukać jakiejś analogii dla Sandauera, to wśród pisarzy żydowskich, których w Polsce nie było na przykład, znaczy którzy funkcjonowali poza Polską, ale to wymaga osobnej kwerendy, nie wiem, to jest taki postulat badawczy, może to nie jest sensowne. Kończąc ten wątek, jeszcze wyświetlam odpowiedź o Jana, która w tym czasie się pojawiła, że paradoksalnie powodem tej postawy w latach 80. był nie tylko jej nacjonalizm, ale była to też, że tak, też to, że tak dużą rolę odgrywali w niej ludzie z tej formacji, dawnych komunistów żydowskiego pochodzenia, z którymi od dawna było mu nie po drodze. Dziękuję za cierpliwość. Przedstawię jeszcze dwa pytania. Dobrze. I dziękuję, już proszę więcej nie zgłaszać, bo nasz czas powoli się kończy, więc żeby potem nie było niedosytu, że coś zostało pominięte, to już uprzedzam, że to będą dwa ostatnie pytania, które się pojawią. Pierwsze jest od Heleny Dattner. Czy nie wydaje ci się, że określenie pęknięta tożsamość
nie chwyta istoty analizy Sandauera, którego wielkim osiągnięciem jest analiza kultury polskiej, jej zawartości, która przesądza o niemożliwości asymilacji. Mhm. Tak, i to są te dwa ostatnie, tak? Tak, to jest przedostatnie pytanie. A, przedostatnie, dobra, to jeszcze będzie jedno. Tak. A już na nie odpowiadać, czy jeszcze... Czy widzisz pytanie od Heleny? Tak, widzę, tylko... Tak, teraz, tak, to dobra, to odpowiadam teraz na pytanie od Heleny. Bardzo dziękuję za to pytanie. Jak najbardziej tak, istotą analiz Sandauera i jego wielkim osiągnięciem jest analiza kultury polskiej, oczywiście, że tak. Natomiast ja w mojej pracy skupiłam się na tym i to wydaje mi się bardzo ciekawe, a na to może nie mieliśmy tak dużo miejsca tutaj, żeby o tym powiedzieć, że tak naprawdę cała analiza kultury polskiej, którą on przeprowadził, jest tak naprawdę analizą jego samego. Nawet kiedy spojrzymy na jego kluczową pracę krytyczno-literacką bez taryfy ulgowej, która no, przenicowała myślenie o literaturze w Polsce po 1956 roku i jakby zjeżyła wszystkich, to okazuje się, że to jest tak naprawdę praca o tym, co wnieśli zasymilowani Żydzi do postępu w dziedzinie kultury, zwłaszcza kultury polskiej, ale nie wyłącznie. I ja napisałam rozdział na ten temat i teraz na pewno nie ma czasu, żeby o tym tak szerzej powiedzieć. Natomiast mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy Sandauer dokonuje tych analiz kultury polskiej, a wiemy, że robi to głównie przez wybieranie sobie postaci twórców, poetów, pisarzy, najczęściej, choć nie wyłącznie, pochodzenia żydowskiego, to on wciela się w te postaci i to zresztą było też źródłem wielu polemik innych literaturoznawców i krytyków z Sandauerem, bo on przypisuje tym twórcom czasem takie wątki w ich twórczości, które są bardzo, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, naciągnięte, których wcale tam nie ma, które tylko Sandauer chciałby tam widzieć. Czy widzi ich na tle takich procesów socjohistoryczno-literackich, czy po prostu socjologicznych, które niekoniecznie nawet mocno wpływały na ich twórczość. Natomiast, jak się okazuje z analizy innych dokumentów, bardzo mocno wpływały na twórczość Sandauera. I w ten sposób on przybiera maski, na przykład Tuwima, czasem Słonimskiego, krytykując w nich to, czego na przykład sam w sobie kiedyś nie lubił. I otwarcie o tym pisał, tworząc Rosenzweiga. Ja też, kiedy analizowałam tę postać Rosenzweiga z zapisków z Martwego Miasta, posłużyłam się freudowską kategorią sobowtóra. Ten proces, o którym pisał Freud, polegał na tym, że jednostka tworzy sobowtóra ze wszystkich cech, których w sobie nie lubi. Jakby zrzuca je do tej postaci sobowtóra, tworząc coś nowego, jednocześnie odżegnując się od tego, co w sobie ma do przekreślenia, czego w sobie nie chce widzieć. I wydaje mi się, że czasami trochę podobny schemat prezentował Sandauer właśnie pisząc o innych. Więc oczywiście to nie przekreśla faktu, że jego wielkim osiągnięciem jest analiza kultury polskiej i jej zawartości i tego, że ta... i tego, że nie można się zasymilować i że to jest podstawą jego różnych analiz dotyczących polskiej kultury, ale wydaje mi się, że to zawsze wypływa z jego własnego autobiograficznego doświadczenia, gdzie tak mocno właśnie odczuł niemożliwość asymilacji. I dlatego jest ta, ja użyłam określenia pęknięta tożsamość, używałam też w swojej pracy innych określeń niż pęknięcie, ale to też jest nawiązanie do tego określenia Baumana, kiedy on rozwijał termin allosemityzmu i on użył tego określenia fissure, czyli takie rozszczepienie, rozszczelnienie, taka dziura, takie pęknięcie wewnątrz tożsamości. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze oddaje to samopoczucie, jeżeli chodzi o tożsamość Sandauera, jego samopoczucie. Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie, może trochę komentarz od pana Pawła Sasanki. Bardzo dziękuję za interesującą prezentację. Od lat pracuję nad systematycznym ujęciem kryzysu systemu władzy w 1956 i stąd ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchałem o tym momencie życia Sandauera. Chciałbym zwrócić pani uwagę na dwa aspekty, które mogły mieć znaczenie dla Sandauera. Po pierwsze, po 1953 roku i fali stalinowskiego antysemityzmu, sprawa lekarzy kremlowskich,
Okazało się, że komunizm nie jest wolny od antysemityzmu. Po śmierci Stalina okazało się, że nowe kierownictwo ZSRR też posługuje się antysemityzmem, na przykład antysemicka czystka w KC PZPR w 1954 roku. Po drugie, za bardzo istotne wydaje mi się to, że źródła antysemickiej czystki 1956 roku nie były tylko oddolne, sięgały po niego nacjonaliści, posługiwali się nim w czasie wieców w zakładach przemysłowych. Najgłośniejsze było przemówienie Zenona Nowaka w czasie 7 plenum. Tak, czy jakiś komentarz twój? Bardzo dziękuję za ten komentarz. Ze wszystkim się zgadzam i rzeczywiście być może kiedy będę jeszcze przygotowywać i wprowadzać zmiany w wersji do druku, to przyjrzę się temu 53 rokowi i spróbuję zobaczyć, czy może jeszcze coś się znajdzie, jeżeli chodzi o oddźwięk tych wydarzeń w dokumentach dotyczących Sandauera. Jak najbardziej tak, oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co tu zostało powiedziane i dziękuję za tę uwagę, bo to rzeczywiście rozszerza kontekst. Jeszcze tutaj znalazłam ciąg dalszy tej wypowiedzi pana Pawła, więc jeszcze ją tutaj wrzucę, żebyśmy mieli jakby ten temat zamknięty. Trzeci punkt. W kontekście 1956 roku istotne również wydaje mi się zwrócenie uwagi, że fala antysemicka była jednym z elementów, nazwijmy to, przebudzenia narodowego, mającego głównie antysowieckie ostrze. W każdym razie oprócz Żydów zachowań nacjonalistycznych doświadczyły wówczas inne mniejszości, w tym na przykład Białorusiny. Dziękuję za cierpliwość. Oczywiście. To jest jak najbardziej tak uprawnione myśleć w ten sposób i widzieć to na szerszym tle, ale ja bym jednak była zdania, że w 1956 roku przebudzenie tego antysemityzmu to nie jest jakaś nowość, nie jest to, nie bierze się to znikąd. Byłabym raczej za tym, ale to jakby nie przeczy temu, co tu jest napisane. Byłabym raczej za tym, by widzieć to po prostu jako możliwość odblokowania antysemityzmu po 1956 roku. On wypływa dlatego, że można wreszcie go szeroko wypowiadać i jakby nie ma strachu przed terrorem w tak dużym stopniu, jak to było wcześniej. Ale raczej byłabym skłonna widzieć ciągłość antysemityzmu od XIX wieku przez cały okres międzywojenny, okres zagłady i okres powojenny, że to nie jest tak, że coś nagle wypływa i przy okazji też zawiera w sobie niechęć do innych mniejszości, bo przypomnijmy sobie przecież choćby sytuację Ukraińców w okresie międzywojennym w Polsce, a było ich 30%. Żydów było 10%, mniejszość ukraińska to było 30%. I przecież mamy wiele źródeł, chociażby w Ocalonym na Wschodzie Juliana Stryjkowskiego dowiadujemy się, jak pacyfikowano całe wsie ukraińskie tylko za to, że śmiały się wyrażać przeciwko państwu polskiemu. Więc oczywiście tak, to wszystko jak najbardziej należy widzieć szeroko, ale ja bym była za tym, żeby widzieć to jako taki bardzo długi i ciągły proces. Na tym będziemy kończyć już część pytań i odpowiedzi. Justyno, bardzo Ci dziękuję za ten niezwykle ciekawy wykład, którym kończymy tegoroczną serię seminariów naukowych w Żichu. Zapraszam Państwa po Nowym Roku. Bardzo serdecznie zapraszam na 10 stycznia o godzinie 11. Spotkamy się wtedy z dr Megan Pytkę z Washington University w St. Louis, która przedstawi, wygłosi wykład pod tytułem The Galician Borderlines and Gendered Violence During World War II. Życzę Państwu spokojnego końca roku. Do zobaczenia w 2023. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.